Cześć, dotarła do mnie paczka od Ewelinki z Holandii, z kanału oczywiście E jak Ewa. I chcę się podzielić z Wami tym, co znalazłam w środku, no i oczywiście same cuda i cudowności. Paczka była przeogromna, zresztą stoi tutaj nadal w pokoju już od piątku i okupuje ją mój kot, który, no nie wiem, upodobał sobie to pudełko i ma takie śliczne holenderskie pudełeczko, w którym siedzi non-stop, wychodzi tylko, żeby zjeść i tam załatwić pewne potrzeby. Otwierając pudełko, oczywiście odurzył mnie przecudowny zapach, a były to oczywiście kosmetyki z Lasha. Ja nigdy wcześniej nie zetknęłam się z tymi kosmetykami, także cieszę się, że taką możliwość mam. Pierwsza rzecz to jest to mydło do włosów, szampon do włosów w takiej kostce. Ja otwierając to wszystko, bo oczywiście nie mogłam długo czekać, tylko jak tą paczkę otrzymałam, to musiałam ją natychmiast otworzyć. I kiedy to wszystko rozpakowywałam, to postanowiłam sobie, że nie będę tego otwierała, zostawię to sobie wszystko na, no może już nawet na święta będę używała tych kosmetyków, ciesząc się właśnie nimi w czasie świąt. Także pokażę Wam kiedy indziej tę zawartość tego pudełeczka, bo czuję, że to jest jakieś chyba metalowe pudełeczko, w środku jest ta kostka, która służy nam jako szampon do włosów. No i to, co tak przecudownie pachniało, to jest to w tym zielonym opakowaniu. I tutaj już Wam pokazuję. Oczywiście jest coś, co dzwoni, czyli dzwoneczek. I to jest coś takiego. Cudna gwiazdeczka z dzwoneczkiem. Pachnie landrynkami. Oczywiście domyślam się, że to jest do kąpieli, a ten patyk chyba sugeruje tylko to, że można włożyć tą gwiazdkę pod strumień wody i cała woda, nie wiem, będzie się pienić, czy też będzie miała właśnie kolor tejże gwiazdki. Na razie nie będę jej zużywała, położę sobie w łazience i mam nadzieję, że ten cudowny zapach rozejdzie się po całej, przynajmniej po całej łazience, a jeśli nawet po całym domu, to będzie cudownie. Także bardzo Ci, Ewelinko, dziękuję za ten już świąteczny akcent. No cudne to są rzeczy rzeczywiście i nie dziwię się, że dziewczyny z innych kanałów tak się zachwycają, czy to kolorami, a na pewno zapachem, bo jest przecudowny. W paczce znalazłam coś, zresztą wszystko, co jest w paczce, wielkiej pace, a to są kosmetyki, których ja wcześniej nie używałam i w większości ich nawet nie, może słyszałam o nich, tak, ale nigdy nie miałam jakby dostępu do nich, więc tym bardziej się cieszę. I tutaj są z tego, co jak się domyślam, są to maseczki. I tutaj to jest właśnie ta maska, to są maski doktora Van der Hoga. Ja o tej firmie, to jest też, wydaje mi się, że to jest holenderska firma, taka dość dawna, pewnie jeszcze sprzed II wojny światowej, to na pewno chyba tam 1920 któryś rok, jeśli się nie mylę, powstała ta firma. No i tutaj są saszetki właśnie masek i co my tutaj mamy? Tu jest z awokado, tutaj cranberry, to jest żurawina i chyba rumianek, jeśli dobrze widzę, nie znam angielskiego, ale chyba można się tutaj domyślić. Więc świetnie, ja uwielbiam maski, tak jak zresztą Ewa, więc będę je z przyjemnością stosowała, kiedy przyjdzie na nie odpowiednia pora. Myślę, że te święta to będzie właśnie ta
idealna pora używania z wielką przyjemnością właśnie podczas świąt tych kosmetyków. Także dziękuję Ci bardzo, Ewelinko. I kolejna rzecz, aha, tu jeszcze zapomniałam, z Lasza dostałam odżywkę do włosów, którą będę stosowała z tym szamponem w kostce i to jest American Cream. Ja bardzo dużo słyszałam o tej odżywce, w większości były to bardzo pozytywne komentarze i opinie. Mam nadzieję, że na moich włosach ona się sprawdzi. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, no, jak moje włosy przyjmą właśnie ten kosmetyk. I co mnie cieszy, że te wszystkie kosmetyki są kosmetykami naturalnymi. Jeszcze do nich, do wszystkich nie dotarłam, ale zaraz będę Wam wszystko pokazywała. I tutaj jest coś, czego ja też wcześniej nigdy nie miałam. Jest to Doktor Organic i tutaj oczywiście Ewelinka wie, że ja lubię wszystko to, co jest z różą i tutaj dostałam od niej serum pod oczy, także bardzo fajnie, bo ja cały czas poszukuję czegoś pod oczy, bo to jest taka strefa, no, z którą walczę już od jakiegoś czasu i poszukuję dobrych kosmetyków, więc zobaczymy, może akurat ten naturalny kosmetyk się tutaj u mnie sprawdzi. I także jest maska, ta większa to jest maska do twarzy, no i super, super, bardzo, bardzo się cieszę. Także to. I jeszcze coś, co już mam na jednym paznokciu, coś, co mnie oczarowało. Było to tak przedziwne, przesympatyczne, ale też zaskakujące opakowanie, bo ja ostatnio też poszukuję różnych zapachów. Elisap jest moim jednym z ulubionych takich zapachów zimowych, ale kiedyś, jakiś miesiąc temu powąchałam perfumę, oczywiście w Douglasie, i była to właśnie perfuma Alien i poprosiłam o próbki, tutaj cały czas je testuję i nagle w paczce znajduję dwa kosmetyki właśnie z tej firmy i coś, co mnie zauroczyło, to jest tak przecudna świeczuszka właśnie o zapachu tej perfumy. Ja oczywiście wszystko szczelnie zamykam, nie mogę jeszcze tego używać, bo chcę się cieszyć tym także na święta, chociaż zapach ze świętami nie musi się kojarzyć, ale będę na pewno w te święta myśleć o Tobie, Ewelinko, bo no, to jest coś. Taki drobiazg, a ucieszył mnie niebywale. I ten lakier, ja zawsze chciałam mieć właśnie lakier w kolorze złota, ale takiego złota właśnie dyskretnego, takiego eleganckiego. I teraz, kiedy mam tak bardzo krótkie paznokcie, bo musiałam je ściąć, dlatego że już zaczynały mi tutaj pękać, bo jest po prostu za długie, będzie się idealnie nadawał do takich właśnie krótkich paznokci, także no już nie wytrzymam i chociaż jeden pazurek pomalowałam, no i bardzo, bardzo mi się ten kolorek podoba, jest cudny, cudowny, oj. Także jeszcze taki przesympatyczny drobiażek, ale ile daje radości. Także świeczuszkę chowam do środka. Nie, jeszcze to nie jest czas, żeby ją odpalać. No i oczywiście kosmetyki Rituals. No, ja już o nich wiele słyszałam, głównie z kanału właśnie Jak Ewa. I zawsze bardzo, bardzo chciałam przetestować właśnie tą holenderską linię kosmetyków naturalnych, bo ciągle gdzieś tam dążę, idę w stronę tych kosmetyków właśnie opartych na koncentratach pobieranych jakby z natury, bez chemii. No i w tym ogromnym kartonie znalazłam kolejny ogromny karton. Ja nie wiem, czy on się tu zmieści w kadrze, może i się zmieści. W każdym bądź razie to jest olbrzym. Jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, Jezus Maria, to cały majątek kosztowało. No i też waży. Już Wam pokazuję, co tutaj jest, a tutaj są same cudowności. Oczywiście już tam próbowałam je rozszyfrować, co jest, do czego,
jakby skierowane. Wydaje mi się, że to jest pianka do mycia. Chyba twarzy. Jeśli się mylę, to Ewelinko, bardzo Cię proszę o to, żebyś mnie poprawiła. Tutaj jest żel pod prysznic. To jest cała taka seria właśnie z pomarańczą i o zapachu pomarańczy. Mamy tutaj skrab. O, tutaj skrab. I tutaj jest body cream, czyli balsam do ciała. I tutaj jest coś, co oczywiście musiałam spróbować. I to jest taka mgiełka do ciała. Jeszcze sobie pozwolę. Chociaż tu tych zapachów tyle jest wokół mnie. I Aliena, i Lasha, no ale niech będzie też i Rituals. To jest to, czego ja ciągle właśnie poszukuję. I teraz jakby to Wam opisać. Jest oczywiście wyczuwalny tutaj pomarańcz. Ale to jest taka ekskluzywna nuta zapachowa. I ona jest połączona, ten pomarańcz jest jeszcze z czymś tam połączony, co daje tak niebywałe doznania. I wiem, że... I dlatego postanowiłam sobie, nie otwieraj, zostaw to sobie na święta. Będziesz miała cudowne święta, które będą otulały Cię tym zapachem z kosmetyków Rituals. I to jest coś, co właśnie to jest tak delikatnie, ale jednocześnie... No nie wiem, jak to nazwać, to jest tak otulające, tak rozluźniające właśnie ten cały zapach. Jest taki kojący, ale jednocześnie dodający jakby takiej też energii, takiej chęci do życia. Ja tutaj przesadzam, myślę, w tym opisie, ale ja tak to odbieram i rzadko trafiam na taki zapach, który będzie mnie tak czarował, tak kręcił mną, że będę tak jakby pozytywnie cały czas nastawiona. No to jest coś cudownego. Ja wiem, że te kosmetyki nie są dostępne. Ja patrzyłam na Allegro, jakieś tam wybrane kosmetyki, ale tej pomarańczowej a serii nie widziałam i no ja po prostu jestem zachwycona. Ja poprosiłam tylko o jakiś tam kosmetyk i żeby tu właśnie, bo ja nie wiedziałam, co tak naprawdę chcę, bo ja nie miałam kontaktu z tymi kosmetykami. Poprosiłam Ewelinkę, żeby po prostu sama mi coś wybrała, bo ona już ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o tą markę. Ja jestem zachwycona właśnie, że to dotarło. Właśnie to dotarło do mnie. Nie wiem, jakie są inne zapachy, ale to jest zapach, który ja uwielbiam i świetnie się w nim czuję i będę chciała pewnie cały czas to używać, ale tak jak mówię i będę się ciągle powtarzać, zostawię to sobie na święta pomarańcz, święta Bożego Narodzenia, no to już tworzy jakąś tam współgra ze sobą. Także wielka paka i no... Będzie cudownie. Już wiem, że będzie cudownie. No ale oczywiście Ewelinka nie byłaby sobą, gdyby jeszcze czegoś tam nie dorzuciła i nie dorzuciła i nie dorzuciła. Jest tu jeszcze sporo próbek. Tutaj jest Skin Food, to chyba koreański kosmetyk. To jest serum z Pewdermy. Jest maska regenerująca w takim płacie, także fajnie. I tutaj jest coś do ciała z Kolistara, także też to na pewno przetestuję. Z tym nie miałam jeszcze styczności, a Kolistara mam bardzo dużo kosmetyków, ale tego nie znam. To jest coś na celulit. No i jeszcze jest jedna rzecz cudowna. Także z Rituals i tutaj mamy próbki czterech kosmetyków i jest tutaj coś do mycia twarzy. A może ja Wam to wszystko zresztą pokażę, bo ja tu sobie z opakowania czytam. Jest tu na pewno krem przeciwzmarszczkowy, taki odmładzający z SPF 15. Jest tu także błyszczyk do ust.
i maskara. Także w tym pudełeczku, o tutaj widać, no nie będzie to profesjonalnie pokazane, ponieważ mi się tutaj troszeczkę pogniotło to pudełeczko, ale świetnie, bardzo się cieszę, że będę mogła też przetestować coś, co jest przeznaczone do twarzy z Rituals. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. To oczywiście było przecudownie wszystko zapakowane, tak bardzo świątecznie. Cudowna kartka i bardzo Ci dziękuję za to, co napisałaś. Było mi miło, że własnoręcznie ją napisałaś i no i oczywiście wszystko to, co tam było napisane, to było takim taką przyjemną rzeczą dla mnie czytać te słowa. Także bardzo Ci dziękuję za to wszystko. Jestem zachwycona paczką i na pewno będę z niej zadowolona, bo to są kosmetyki, o których ja już od dawna marzyłam i wiem, że wielu osobom się sprawdziły. Także jeszcze raz Ci dziękuję, dużo buziaczków i do zobaczenia. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmika. Mam nadzieję, że się zobaczymy już niedługo w kolejnym moim filmiku. Cześć!